No nie wyjmę go, no. Chodź tu. Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Jesteśmy właśnie nad Odrą. Przyjechałem tutaj, co prawda, wczoraj z Kubą. Mieliśmy siedzieć nockę, ale było tak dość chłodno i nie było brań, więc ja schowałem się do przyczepki, bo przyczepką przyjechałem i po prostu przespałem się ten okres. Kuba mimo wszystko walczył i skapitulował koło 7 rano, wrócił do domu. Ja jednak zostałem do jasnego, bo i tak chyba nie wyjadę przyczepką o własnych siłach, będę musiał kogoś prosić o pomoc. A przez to, że jest sobota, wczesna godzina, no to nie chciałem nikogo budzić, nikogo trapić. Postanowiłem, że zostanę na rybach, bo się przyszykowałem z gliną, z jokersem, ze wszystkim, z haczykowym. Tak bardziej na relaks, dzisiaj bez stanowiska, zwykły elektrostatyk, dwie wędeczki. Jedna na grubo, jedna na leszcza w warkoczu. Po prostu łowię dość daleko od brzegu i co, czekamy. Muszę zrobić sobie przypon nowy, bo ten co coś nie halo. Chyba. Widziałem jakieś drobne dotknięcia. Nie ma też dzisiaj nie wiadomo jakiego uciągu. Koszyk 70 gram mi stoi w miejscu. Myślałem, że po tej bestii ze wschodu będzie ciężej, ale nie jest tak ciężko. Ojko. Podnęciłem sobie, ale nic się nie dzieje i chyba pójdę na śniadanie, zrobię sobie zupkę chińską. I tyle. Miałem tu tknięcie jedno przed chwilą. Zobaczymy. Damy nowe robaki. Może się tam rybka zaczęła kręcić. Zobaczymy. Damy świeżą ochotkę. Jakby była ryba, to by już chyba wzięła. Będę się chyba z tymi stawami przesuwał jakby od nurtu. Ale brania, ludzie! Ale branie! Ale ryba jest piękna. Czuję, że to będzie piękny, duży lesz, słuchajcie. Ale warto było czekać, naprawdę. Już wątpiłem, już dzwoniłem po kolegach po prostu, czy coś źle robię może, czy co. Piękna, duża ryba. Piękna. Dobry. Relacja widzę leci? Nie, tylko nagrywam na razie. Będę kleił. A jak tam coś się dzieje? Pierwsze branie. Dopiero? No, naprawdę. A od której siedzisz? No nie no, myśmy wieczorem już przyjechali, ale nic nie brało w nocy i poszedłem spać, nie? Słuchajcie, fajna, elegancka rybka. Czuję, że to będzie fajny, elegancki leszek. Nie mały. Szkoda, że nie rozwinąłem podbieraka. Mam nadzieję, że jakoś go podbiorę. Dam sobie radę, spokojnie. Przyszli tu jacyś panowie. O kurde, nie mam tej podłączonej. Mógłbyś to wpiąć? Możesz mi pomóc. Mógłbyś to wpiąć w ten? Gdzie to ci wpiąć? Tam z przodu są takie... Tyłu, tak? W sensie? No. Dzięki. Jest rybka. Opłacało się rzucać w jedno miejsce i nęcić punktowo. Branie po prostu będzie, przecież nie będzie nagrania, bo włączyłem teraz, ale powiem wam, kija po prostu wciągało do wody. Myślałem, że sum, ale coś czuję, że ładny, fajny leszek. Elegancko walczy. Ładny, fajny, złoty leszcz. Słuchajcie. Dostojnie teraz walczy. Zawareczkę. To jest chyba jedyna próba moja dzisiaj. Jest rybka. Jest fajny leś, zobaczcie. Piękny. Po takie ryby tu przyjechałem dzisiaj. Zobaczcie. Taki lesiu. Nie chce mi się go mierzyć na razie. Chcę go w fajnej kondycji wypuścić. Taki lesiu, zobaczcie, koło 50 paru centymetrów do wody. Idź. Pierwsze branie. Ale siedzi pełno wędkarzy. No, bo tam siedzą, ale tam już się tak zakopali niektórzy, że ja tu ledwo przejechałem kempingiem, nie? No, na przyponie to mam 14. Ale mam znajomych wariatów, co na dziesiątkę, no, nie, za cienko, powiem ci, taki laszek to już może ci to urwać. A, 70 to wyciągaliśmy. No, ale to wiesz, ile czasu holujesz? Ja wiem, widziałem kanał. No, te kanały, nie? Dzięki. Kupę czasu kosztuje trochę nagranie takiego materiału, no, powiem ci. No, no, właśnie o to chodzi, nie? Połamania. Wzajemnie. No. Branie nieziemskie. Szkoda, że się nie dało brania nagrać, ale branie było tak mocne, że dolnik podniosło po prostu, więc... Więcej robaka niż te gliny. Ale zostawię sobie na balkonie, jeszcze jutro jadę z Maćkiem na rybki gdzieś, jeszcze nie wiem gdzie, pojedziemy, ale gdzieś pojedziemy. Tyle. Przerzucę tą i pójdę się ogrzeć do przyczepki, która jest pierwsza. No tak do wpół do trzeciej posiedzę i się zacznę zwijać. Kurde, nie ma co. Ładna ryba. another one. Taki. Wow. Jest ładna ryba. Jest ładna ryba. Jest, jest. Ładny leszcz. Jest leszcz. Ale ryba. Jest fajny leszcz. No nie wyjmę go, no. Chodź tu. O. Dobra, jest. Jest ryba. Jest ryba. Taka. O. Jest ryba taka. Fajny? Fajne, grube leszki. O. Trzeci już taki ładny. Zobaczcie. Dobra, do wody. Idź. One takie wymęczone tutaj. O. Idź. tu się już chyba dzisiaj nic nie wydarzy. Trzeba się zwijać. Słuchajcie, powoli pora na jakieś podsumowania tego wędkowania. Myślę, że dzisiaj nie szło stąd więcej wycisnąć za bardzo. Próbowałem łowić jak najbliżej tych jam nurtowych, ale nie w głównym nurcie, żeby mi nie przesuwało kosza. Myślę, że ustawienie zestawu, zanęcenie, wszystko wyszło tak jak trzeba. Jednak no dzisiaj rybka no, słabo po prostu żerowała. Znaczy brałem mocno, ale rzadko, więc będę się powoli zwijał. Cały mandżur, nie wiem czy wyjadę, więc muszę się przyszykować. 3 brania, 3 ryby i jakby co, tymczasem się zwijam. Tylko czyste wędkarstwo, trzymajcie się, słuchajcie. That's when they want. That's when they want. Whoa, I'm 21.